Tomasz Olbratowski. No to wiadomo, no, że to warto posłuchać, żeby na przykład coś potem ciekawego opowiedzieć żonie. No, to posłuchajmy. Dobrze. Sporo dobrego wrażenia zostawił po sobie w Japonii prezydent Bronisław Komorowski, który, to bardzo dobre słowo, bawił 2 dni w Japonii. Gospodarzy i publiczność w Polsce. Prezydent w ramach zacieśniania nieco rozluźnionych, czy może lepiej powiedzieć rozluźniania zacieśnionych, podczas wizyty w parlamencie japońskim wszedł własnymi nogami na, i tu różnie się mówi, niechętni prezydentowi mówią na fotel przewodniczącego japońskiego parlamentu, bardziej przychylni na podest za mównicą, w każdym razie wszedł na jakieś podwyższenie i zwrócił się do generała Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, chodź szogunie! Oczywiście, można się tanio nabijać z prezydenta Bronisława, mówiąc, że jest ninją obciachu. Że tak jak prezydent Kwaśniewski cierpiał na chorobę filipińską, tak prezydent Komorowski uległ chorobie japońskiej, objawiającej się kompulsywnym chodzeniem po krzesłach. Można gadać, że prezydent Komorowski, jakby miał honor, to by popełnił seppuku. No, faktem jest, że prezydent zrobił seppuku, ale bez przesady z tym seppuku. Bo przecież prezydent, nasz prezydent, rozruszał troszeczkę sztywny i martwy japoński rytuał dyplomatyczny. Prezydent Komorowski, a za jego pośrednictwem i my, dał się poznać jako człowiek o czarującym luzie, beztroskiej niewinności i wesołej niekonwencjonalności. Pokazał Japońcom jasną stronę życia, no. Po prostu prezydent cieszył się wizytą w Japonii, bo drugi raz nie zaproszą go wcale.